Witam Was ponownie. Niech Pan będzie z nami, a Jego Duch niech nas prowadzi przez kolejne spotkanie z Ewangelią Świętego Łukasza. W tym spotkaniu przejdziemy do jej 7 rozdziału. Na jego początku czytamy, że Jezus dokończył mów. To stwierdzenie też ma dla mnie swoje znaczenie. Mówi nam ono o tym, że Jezus najpierw mówił. Jezus miał coś konkretnego do przekazania swoim słuchaczom. Jego słowo miało też konkretny cel. To słowo przybliżało znaczenie jego misji, otwierało na rzeczywistość Królestwa Bożego, pomagało żyć wiarą, rozbudzało tą wiarę w sercach tych, którzy umieli słuchać, którzy mieli spragnione serce i chcieli, żeby dokonywały się pośród nich Boże dzieła. To słowo uczyło też, czym jest wiara i co ona z sobą niesie. Słowo Jezusa było wprowadzeniem w Jego dzieło. Dlatego Jezus mówił. Mówił, bo chciał, żeby to słowo mogło przygotować grunt ludzkich serc i otworzyć je na Boże dzieła. Tak więc i my potrzebujemy słuchać Słowo Boże. Potrzebujemy to słowo rozważać, na nim opierać swą wiarę, bo jak już to wiemy, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Obyśmy je umieli słuchać, obyśmy je umieli przyjmować. To stwierdzenie, że Jezus dokończył mów, uczy nas też, że życie nie polega tylko na mówieniu, na składaniu deklaracji czy obietnic, ale że trzeba umieć przechodzić od słów do czynów. Przychodzi czas, że trzeba zamknąć usta i wziąć się do roboty, bo to czyny pokazują, ile warte jest słowo, które się głosi. Tak zrobił Jezus. Tak powinniśmy robić i my. Od słów, tych wypowiadanych czy usłyszanych, przechodzić do czynów. Taką postawę tak później podsumował święty Jakub pisząc. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Tak więc życie według słowa Jezusa prowadzi do błogosławieństwa. A potem czytamy, że Jezus wchodzi do Kafarnaum, jedno z wielu miast, w którym ludzie prowadzą normalne życie. Miłość, radość, rodzina, praca, przyjaźń, ale także trud, problemy, walki, choroba i widmo śmierci. Tam, jak w każdym innym miejscu na ziemi, są rzeczy, z którymi człowiek sobie jakoś radzi, ale i rzeczy, wobec których pozostaje bezsilny. Takiej bezsilności doświadczył mieszkający właśnie w Kafarnaum setnik. Jego sługa chorował i bliski był śmierci. Pewnie do tej pory setnik robił, co mógł, aby ceniony przez niego sługa wrócił do zdrowia, ale jego wysiłki pozostały bezowocne. Wtedy posłyszał o Jezusie. Zobaczmy. Setnik tylko posłyszał coś o Jezusie, a więc tylko dotarły do niego jakieś pogłoski, może jakaś wieść o jednym cudzie dokonanym przez Jezusa, ale to mu wystarczyło, aby uwierzyć, aby zaufać, aby w Jezusie złożyć nadzieję, aby oczekiwać wielkich Bożych dzieł. I od razu posyła do Jezusa z prośbą o uzdrowienie sługi. Czy nie jest to wyrzut dla nas? Przecież myśmy nie tylko posłyszeli o Jezusie. My słyszymy o Jezusie, słyszymy o cudach opisanych w Ewangelii. My znamy całe Jego życie, całe przesłanie zawarte w Ewangelii. My słyszymy też o cudach, które i dziś dokonują się w imię Jezusa. A jaka jest nasza postawa wobec tych słów? Jaka jest nasza wiara? Setnik przeszedł od słów do czynów. Posłyszał, uwierzył, podjął działanie, którym było posłanie do Jezusa
i otrzymał błogosławieństwo. W wersecie trzecim czytamy, że setnik wysłał do Jezusa delegację z prośbą o uzdrowienie swego sługi. Posłał tych, którzy mu coś zawdzięczali. Może to też jest wskazówka i dla nas. Jego postawa znowu przypomina nam o roli modlitwy wstawienniczej. Dobrze mieć osoby, które pomogą, które się wstawią za nami. Może ta historia uczy nas i tego, że dobrze jest prosić o modlitwę wstawienniczą tych, którym się pomogło, którym uczyniło się jakieś dobro. Dobrze jest prosić o modlitwę wstawienniczą tych, których serce podczas modlitwy będzie przeniknięte miłością, wdzięcznością. Szósty werset siódmego rozdziału mówi nam, że na prośby, które płyną z serc przepełnionych miłością, Jezus chce odpowiadać, że z takimi prośbami Jezus się łączy. Można powiedzieć, że takie serca pociągają Jezusa w pożądanym przez człowieka kierunku. W kierunku ludzkiej bezsilności, której Jezus może zaradzić mocą swej miłości. I tu wydarza się rzecz niesłychana, zdumiewająca. Zobaczmy, we wszystkich fragmentach o uzdrowieniach czytamy, jak Jezus spotyka się z chorą osobą, jak inni robią wszystko, żeby się go dotknąć, a tu niepojęte słowa setnika. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Setnik nie chce się spotkać z Jezusem. Jako powód wskazuje swoją niegodność. Jednak tu bardzo ważna rzecz. To poczucie niegodności nie wiązało się tyle u niego z poczuciem własnej grzeszności, co przede wszystkim ze świadomością wielkości Jezusa. Świadomość niegodności, w której ponad wszystko stawia się swoją grzeszność, skupia człowieka na sobie. I wtedy nie doświadczy się Boga. Świadomość niegodności związanej z wielkością Jezusa skupia człowieka na Jezusie. I wtedy on może działać. Setnik, choć sam należał do narodu, który wtedy władał światem, nazywa Jezusa Panem. I widocznie wierzy, że Jezus jest dobrym Panem. A dobry Pan troszczy się o swoją własność i chce tej troski doświadczać. On także wierzy, że Jezus jest potężnym Panem. Tak potężnym, że jedno Jego słowo wystarczy, aby działy się wielkie, niesamowite, zdumiewające rzeczy. On przez swoją wiarę wyraził to, co wcześniej napisał autor Księgi Mądrości. Nie zioła ich uzdrowiły, ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Setnik uznał władzę, uznał autorytet Jezusa. On wiedział, on wierzył, że słowo Jezusa to nie tylko słowo mądrości, moralności. Setnik wiedział, że słowo Jezusa to słowo pełne mocy, słowo, przez które coś się dzieje. Setnik uwierzył, że jest to słowo życia. A czym dla ciebie jest słowo Jezusa? W wersecie 9 patrzymy na reakcję Jezusa na postawę setnika. Zazwyczaj bywało tak, jak wiemy to z poprzednich rozważań, że to tłumy zdumiewały się, widząc wielkie dzieła Boże. Tutaj Jezus zdumiewa się, widząc wiarę setnika. To właśnie przez swą wiarę setnik doświadcza niesamowitych owoców swej prośby, swej postawy, tego, co zrobił. Jezus wypowiada też przy okazji słowa niewygodne dla Izraelitów. Mówi, że takiej wiary, jaką miał setnik, nie znalazł nawet wśród nich. Nie znalazł takiej wiary wśród ludu, który szczycił się tym, że był narodem wybranym przez Boga, który miał Słowo Boże, wśród którego Bóg dokonał już tylu cudów. Rozważając ten fragment, uważajmy więc na siebie. Nie myślmy sobie, że przynależność do Kościoła, takiej czy innej grupy modlitewnej zapewnia nam przychylność Jezusa. To nie działa na zasadzie automatu. Dla Jezusa najważniejsza jest wiara, nasze zaufanie wobec Niego.
Tak jak powiedział to później święty Piotr, patrząc na nawrócenie innego Rzymianina, setnika Korneliusza. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. A na końcu tej historii o uzdrowieniu sługi setnika czytamy, że gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Niesamowite. Znowu zdumiewające. Czy zwróciliście na to uwagę? Jezus nawet im nie powiedział: wracajcie, wasza prośba została wysłuchana. Jezus nie powiedział: oto teraz ten sługa, za którym prosicie, został uzdrowiony. Jezus tylko wyraził swój podziw dla wiary setnika i tyle. A oni nie dyskutowali. O nic więcej nie pytali, nie prosili o żaden znak na potwierdzenie wysłuchania ich prośby. Po prostu odwrócili się i wrócili do domu. Jakby to, że ich prośba została wysłuchana, jakby to, że sługa został uzdrowiony, było czymś normalnym, czymś oczywistym. W końcu rozmawiali z Jezusem. Rozmawiali z wiarą. W końcu rozmawiali z tym, co do którego posłyszenie o nim im wystarczyło, aby uwierzyć. O Panie, zarać memu niedowiarstwu i przymnóż mi wiary. Na tym dziś zakończymy nasze spotkanie. Oczywiście na koniec pytania do osobistej refleksji. Pierwsze, jaki wpływ na Twoją wiarę ma Słowo Boże? Podaj parę przykładów. Czym dla Ciebie jest Słowo Jezusa? Drugie, jaka jest Twoja wiara w dobroć, miłość i moc Jezusa? Na ile wierzysz, że On troszczy się o Ciebie? Na ile czymś oczywistym są dla Ciebie cuda? Jak okazujesz posłuszeństwo wierze? To tyle. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do następnego odcinka. Z Bogiem.